Siemano wszystkim, z tej strony PG i oh my god, wracamy nareszcie do świata Persony 3. To było tak długo, kiedy ostatnio go odwiedziliśmy. Może jakieś 2 tygodnie przerwy zrobiłem. Pamiętam, że przed świętami była ostatnia sesja. Tak, by the way, witajcie w sesji. Zgaduję, że to 14 sesja. I część 46 na pewno, ponieważ 45 była ostatnia. Ja pierdzielę, nawet do połowy gry żeśmy nie doszli. Czy wy to rozumiecie? Jeszcze nawet Persona 3 się nie rozkręciła, kurde. No. Tak więc co ostatnio robiliśmy? O ile dobrze pamiętam, byliśmy w Tartarusie. Zaraz przed bossem jakimś. Z 3 Hulkami Hoganami chyba mieliśmy się lać. Wait. Persona, bo przypominam sobie wszystko. Tak, ta. Wąż rzeczny z 8 głowami. Tak, zbytnio nie jesteśmy zabezpieczeni, jeżeli chodzi o żywioły i tak dalej, ale na co ten koleś był odporny, a na co nie? Raczej ci kolesie, bo ich jest 3. Kurde, dawno żeśmy nowego członka drużyny nie dostali. Tak, by the way, będziemy dostawać, nie martwcie się. Nie, nie save. Heal party, to chciałem zrobić. O! Pożądalu. Tak więc! No. Być może w tej sesji uda nam się Tartarusa przejść, ponieważ nie jest zbyt duży. Chyba na podczas wakacji. Tak więc, hej. Będzie zajebiście. I ile mi pięter zostało do bariery? Z 15 może, więc... Jeżeli nie padnę ani razu, to jestem pewien, że uda nam się to zrobić. Ale czy padnę, czy nie padnę, to o tym się przekonamy, kurde. Za niedługo. Tak, to wy. Chwila. Jestem gotów? Co ja mam za skille tak w ogóle? Fula, Autoraku Kaja, Provok Mabufu, Taru Kaja, Marin Karin, Swift Strike, Mepatra. A wąż? Ta. Też bufu dużo ma. Miejmy nadzieję, że nie mają żadnych ataków w ciemności ani światła, chociaż na pewno będą mieć. I mam nadzieję, że nie będą lodu blokować, bo to właściwie jedyne skille, które będę mógł używać. Pieprzone Hulki Hogany. No dobra. Co by tutaj teraz zrobić? Dobra, trzeba zaatakować, nie? Dobra, nie blokują. Oh my god, to będzie bolało. Dawaj. Wy chyba jesteście podatni na wiatr. O ile dobrze pamiętam. Takie 12! Dawaj, Magaru. Coś jest nie tak z klatkami. Bierzmy ich. Stanów pierdziel! Mam nadzieję. O, nice! O, wszyscy wstali? Mam jakiś ten... Magaru Gem czy coś? Błagam. To by mi się przydało. Fula. Garula! Ale to na jednym. Megiddo. Chociaż... Gdyby tak jednego... udało się rozwalić. Dawaj. Okej. Kto następny? Ty. Który ma... A nie, tego co załatwiliśmy, to on bufy miał. Dobra. Powinienem się uzdrowić, Mitsuru. Ja pierdzielę, ich napieprzaniem nas naprawdę boli. O nie.
I pewnie na mnie, i krytyk, i po mnie. A nie. Dobra. Yukari następna, dostaną w pierdol. To gwarant, jeżeli trafi. Dawaj, bufula. Okej. Dawaj, jeszcze raz. Okej. Let me at him! I... ja... pierdzielę! Dawaj. Nice! Jesteśmy zajebiści! Złota broda razy 3! Hulkowi Hoganowi wyrwaliśmy brody! Miał aż 3! Hell yeah! Precious Egg to nam chyba SP do pełna odnawia. Hell yeah, kurde! Taki triumf po prostu zasługuje na save'a teraz. Ja pierdziu, łatwo nam poszło. Jak nigdy. Chyba w złym miejscu zapisałem, ale dobra. Powinienem zrobić jeszcze heal party, bo... Tak, czemu nie? Mam mnóstwo pieniędzy, więc... Przy okazji właśnie, jakie mam przedmioty? Nie, ono właśnie. Kurde, chciałem ekwipunek zobaczyć szczególnie. Czy to jest wszystko, co nie jest założone, nie? No to git, na pewno z tego jakaś gruba kasa wyjdzie. Dawaj, idziemy. I am ready! No dobra, to też chyba tak myślę, że czas podpowiadać na te... Stój, kurde. Na te pytania, nie? Bo ten... ja pierdzielę! O tako... Dobra, bo przypominam, że ten, możecie zadawać pytania pod filmikami i podczas sesji tartarusowych będę na nie odpowiadał, żeby było ciekawiej. Ponieważ no, tartarusowe grindingi mogą być trochę... O, inni przeciwnicy trochę, tak? Mogą być trochę ble, takie o, takie ble, ale dobra. Więc tak. Mudo, tak? Mam takie coś? A wy? O, dobra. Więc tak. Czy mnie interesują wokaloidy? Szczerze mówiąc, nie bardzo. Ktoś miał Mudo. Ty masz, ale... Nie, 26 level. Dobra, jest. Mamudo. No zobaczymy. Ryzykuję tutaj bardzo dużo spraw. O, wiedziałem, kurde! Nie będę tego, kurde, używał nigdy w życiu już. Pieprzyć skille Mamudo i, kurde, Mahama i takie, kurde, rzeczy. Głupie gówno. Dawaj, Yukari. A tylko nie trafisz. A jestem pewien, że jeżeli by to na mnie używali takich skilli, to bym dostał w pierdol. Tak w ogóle jakie skille masz? Last Resort... Hama masz, ja pierdolę, chwila. Nie mamy nic, ale dobra. Tak, wokaloidy mnie za bardzo nie interesują, tak szczerze powiem. A ja wiem, takie... Jak śpiewają, to kurde słychać, że to jest... zedytowane, no nie? Taki robotyczny śpiew czy coś. Tak trochę. Dawaj expa, to jest najważniejsze. Chciałbym... dobić do pewnego levela. Mam nadzieję, że mi się to uda w tej sesji. W tym Tartarusie, ponieważ nie chce mi się, kurde, biegać nie wiadomo ile po tym miejscu. To miejsce jest niebezpieczne, tak przy okazji powiem. Można z łatwością zostać zabitym. Przez takich skurwysynów na przykład. Mamudo, co? Ta, Lamia.
Jeszcze raz przeciwko... Ogień, dobra. O, idealnie! Więc tak, co to ja jeszcze chciałem powiedzieć z tymi wokaloidami? No, sam nie wiem, ja wolę jak ludzie śpiewają swoim naturalnym głosem, niewyedytowanym, bez żadnych sztuczek. Tylko po prostu, no, naturalny głos i tyle. Bez żadnych edycji. No bo ten, dajmy na to jakiś taki piosenkarz wyjdzie na ten, na przed publiczność, zacznie kurde rzępolić, to po prostu uszy odpadną. Ponieważ lepiej z playbacku brzmiał, z edytowanym głosem. Chociaż kto wie, może jakieś duperele w mikrofonie będą, czy coś, które będą emulować ten cały, jak to się nazywa, styl. Dawaj, persona, ty. Tak. Ponieważ smog żółwiowy jest bardzo fajny. Chociaż nie, może powinienem też trochę Yamata no Orochi poużywać. Okej, dobrze wiedzieć. Ma buffu. Pis, 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 dobra. I ma buffu. I tak, co ja tam sądzę o Final Fantasy XV? Szczerze mówiąc, za dużo nie mogę powiedzieć na ten temat, no bo kurde, tej gry nie mam, a bardzo bym chciał. Ja pierdzielę, 10 lat na nią czekałem, od kiedy zaczęła... O, mogłem Junpei'em Agi użyć. Ale dobra. A jak tam wiatr? Dobra. A ty? Dobra. Bierzem. Dawaj, Yukari, wszystko w twoich rękach. No, dobra robota. No, tak jak powiedziałem, no... Nie mogę nic o tej grze powiedzieć, ponieważ nic nie ten... A pieprzyć tego śmierdziela wynocha. No. Ponieważ no, nie mam PlayStation 4 ani Xboxa One, więc... Kurde, te piętra naprawdę są małe teraz. Tym lepiej dla mnie. No wiadomo, nie ma nic. Nie mam tych konsol, nie mogę tej gry kupić. W żaden sposób w nią zagrać. Może jak na PC-cie kiedyś wyjdzie, to kto wie. Ale na pewno mój PC będzie wciąż taki, jaki mam do tej pory. O, węże rzeczne! O, mam dla was coś idealnego w takim razie! Myślicie, że jesteście takie fajne, bo jest was dwóch? Ja mam, kurde, węża, który ma 8 głów! Wąż ośmiogłowiczny! Jest bardzo prześliczny! No. Do widzenia. I tak, no... A ten, mam taką zasadę, że jeżeli jakaś gra mnie interesuje, to recenzji na jej temat nie oglądam. Ale szczerze mówiąc... No bo wiecie, nie chcę żadnych spoilerów i takich spraw. O, Serpent Sword, co to jest? Coś dla Mitsuru. Coś lepszego? A nie, ona już to ma, dobra. Będzie kasa z tego. No bo wiecie, recenzja to recenzja. Spoilery co nie tylko. O! O cholera, Hot Wheels. Dobra, Zio i Garu. Niestety chyba nie mam ani tego, ani tego. Jakie masz skille? Karukadza, Power Charge i Double Fangs. Okej. Dawaj. Tak... Bufula. No. No bo wiecie, tam spoilery, takie sprawy, ja takich rzeczy nie chcę wiedzieć. Ale no... jeżeli chodzi o Final Fantasy XV, to... Zrobiłem wyjątek i oglądałem recenzję. I... przyznam, że... Nic specjalnie nie przeszkadza to, że... Final Fantasy nie jest już turowe i takie rzeczy, mimo tego, że ja... No szczerze mówiąc, wolę takie turówki, no nie, w RPGach, że...
tak jak w Personie, no nie? Każdy po kolei ma swoją turę. Ale jeżeli gra jest fajna, no to mi nie przeszkadza w ogóle wcale jej system walki i takie rzeczy. Najważniejsze jest właśnie to, żeby była fajna, żeby, jeżeli chodzi o RPG, żeby fabuła była Onimaru Kunitsuna, bo to dla Junpei'a pewnie. Niech to będzie coś fajnego. Plus 20 HP. Zawsze coś. No, ale ten, z tego co słyszałem, to Final Fantasy XV wcale aż takie dobre niestety nie jest. No, ale hej, przynajmniej wyszło, tak jakby. No bo ten, no, jakby co powiedzieć, są tytuły, które po prostu są tworzone właśnie te 10 lat i co nie tylko. I wychodzą z nich naprawdę wielkie gówna. Na przykład Homefront Revolution, no, które mnie interesuje, szczerze powiem. W Homefronta też oryginalnego nie grałem jeszcze. A chciałbym. No bo ten, w sumie nawet jeżeli gra jest średnia, to trzeba dać jej szansę, no bo w sumie nawet taki średniak może być naprawdę dobry. Nie, bo ten, zwykle gry AAA i tak dalej, to one bech są, szczerze powiem. Powinienem też persony... O, dziękuję. Powinienem też za persony się zabierać. O! 12 mogę mieć, hura! To wszystko? To wszystko, idziemy. Kurde, te piętra są naprawdę małe. Tym lepiej, jeżeli padnę, to nie będę musiał... A nie, tu jeszcze coś jest. Ale to nie, już nic nie ma. Kurwa. Ty. Tak. Cały czas muszę się upewnić, bo nigdy nie wiadomo. Agileo. Co tam mogę jeszcze powiedzieć o Final Fantasy XV? No nie wiem. Mnie jeszcze denerwuje to, że wszyscy teraz deweloperzy w dzisiejszych czasach po prostu wymuszają gry z otwartym światem, nawet jeżeli, kurde, to ogólnie do gry nie pasuje. No bo na serio, nie ma nic złego w liniowej grze. To po prostu lepsza jest taka liniowa gra, niż taka z otwartym światem zrobionym na odpierdol, kurde, z sidequestami a la MMORPG. Idź, przynieś, kurde, pozamiataj i... Już widzieliśmy to z milion razy, tak szczerze powiem. Nie lubię właśnie dlatego bardzo, bardzo rzadko... O kurwa, właśnie, a propos sidequestów, zapomniałem. Muszę się wrócić do Elizabeth. No cóż, całe szczęście mamy teleporter. O nie, jest strzeżony przez... A, dobra, nieważne. Tak, wracam. No. Przy okazji save'nę. I wyleczę wszystkich. Dobra, jest. Save. No, bo tak jak mówiłem, kurde... Te wszelkie sidequesty i tak dalej, to one nie różnią się wcale od takich MMORPG-ów. Wkurza mnie to niezmiernie. Ponieważ, no, sidequesty w MMORPG-ach w końcu są takie zajebiste, czyż nie? Kurwa, idź zabić 20 jednakowych potworów, idź wydrop coś z tych... O! Zajebiście, mamy to, mogę od razu zrobić. Idź na karm kota. To zrobię potem. S outfit, outfit you carry. Okej, okay, to też zrobimy. To zrobimy... Wild Drive. Relic. O, już jesteśmy trochę za daleko. Więc nie. Funky School Music. Coś, co mogę w Tartarusie teraz zrobić. A niech będzie. To. I to. A, dobra. Chyba muszę Junpei'owi zabrać ten miecz, żeby ona... Żeby można było ten quest wypełnić. Dawaj mi to! Ale nie martw się, i tak go odzyskasz, bo ona chyba nie zabiera tego miecza. Ta.
Tak jest. Dobra. Opal, nice. Zawsze taki klejnot się przyda. W sumie to nawet nie patrzyłem, jakie nagrody mogę dostać za te questy, które... King of Wands, o! Land Badge, co to jest, nawet nie wiem. Ale nieważne. Bierę wszystko, kurde. I tak... na pewno jacyś zagubieni się znajdą w Tartarusie, więc... jak będę się do niego wspinał i szukał, to na pewno już się wypełni te questy przy okazji. Dobra. I to wszystko. Dziękuję bardzo. Do widzenia. System quest. W sumie to tutaj, a propos tych side questów, to praktycznie to samo jest w tej grze. Tylko że tutaj przynajmniej, no, tak jak powiedziałem, można je zrobić przy okazji, robiąc to, co trzeba robić fabularnie, no nie, czyli łazić po Tartarusie. A w większości grach właśnie, żeby robić sidequesta, to musisz zboczyć z tej fabuły głównej. I po co, kurde? Żeby zabić, kurde, 100 identycznych potworów dla jakiegoś debila? Nie ma, kurde, mowy, ja takich rzeczy nie lubię. W sumie pójdę od razu do schodów, bo fuck this. O! Ta. To piętro już poeksplorowałem, ale... Hym! Na was ogień dobrze działa. Tak o. Może jednym ciosem ich rozwalę? Ciebie chyba nie, bo on był zrozpaczony wcześniej. A nie. W sumie... czemu nie? No, co tam jeszcze mogę o Final Fantasy XV powiedzieć? Poza tym, że dla tej gry kupiłem PS3 i ta gra nie wyszła na PS3. Ale hej, ja się tam specjalnie nie skarżę. Bo się cieszę, że mam PS3. Nie. Tak jest. Właśnie zaśpiewałem przed chwilą trochę, ale to się nie liczyło. Właściwie to lubię śpiewać dla siebie, ale nie cierpię, kiedy inni tego słuchają. Są pewne rzeczy, bo takie rzeczy to się liczają jako prywatne. No, więc hej. Persona ta. Let's go. Uta. Co nie ma? Fiuta. Już mam dwa takie. Fiuty. Dobra. Kurde, a propos tego łuku, przypomina mi się pewna gra na PSX-a. Silent Bomber, nie wiem czy znacie, jest naprawdę fajna. Nie. Ja się cieszę, że te cienie... O, kurde. Nie ma mowy, muszę go... A nie! O, odwrócił się! Dobra, dobra nasza! Ach, nie chce mi się zmieniać persony, ale nie mam wyjścia. Dawaj. Kurde, co z płynnością jest do chuja pana? Ja pierdolę. Wcale nigdy takich problemów nie miałem. Chociaż z drugiej strony, może zmienię te pikselki, bo to już się robi wkurzające. Rozdzielczość, niech będzie razy dwa. Może będzie nieco gorzej wyglądać, ale przynajmniej będzie płynne. Tak, trochę rozmyte jest i... niech będzie persona. Ale trudno, ja wolę, żeby gra bardzo ładnie wygląda, płynnie chodziła, niż żeby jakieś tam graficzne, kurde, nie wiadomo co, badziewie było włączone. Żeby żarło procesor. No, już od razu lepiej. Tak.
Tako. Właściwie to powinienem już to zrobić od bardzo dawna. Pewnie, już kurde od razu płynniej działa gra. No niestety, sorry za to, ale no, mój komp do najlepszych nie należy, już nieraz powiedziałem. Magaru. Gdzie następny boss będzie? O! Dajcie expa, ja chcę expa. Mniam pyszne zioło zielone. 230! Kto jest zajebisty? Ja jestem. O! Siema, kurde! Nie zauważyłem cię! Mogłeś mnie pieprznąć! Ale nie, ty po prostu wolałeś jak ten debil. Stać obok mnie i nic nie robić. No, spadaj! Nie. Wężowa pani dobrze kurde wie, o co tu chodzi, a? Spadać. No. No dobra, teraz ktoś chce jakiegoś kombosa ze mną zrobić, no bo ostatni przeciwnik mi się został. No, Mitsuru jak zwykle wie, o co chodzi. Ucz się od niej, Junpei. I zapuść grzywę. To ci do inteligencji zawsze doda. No, nawet jak ten, jak animacja All Out Attack jest. Ten, no, przed All Out Attack to płynnie wszystko chodzi. W sumie zostawię rozdzielczość taką, jaką jest teraz. O kurde. Co? A, okej. Okay. Chciałem personę, ale... Niech będzie, zawsze będzie jakaś... Będzie zawsze jakaś kasa. Kasa się zawsze przyda, dobra, kasa nie jest zła. O, już schody mamy. Kurde, ja gadam i gadam, nawet nie zwracam uwagi na to, co się dzieje w grze. No i myślę, że to już chyba wszystko, jeżeli chodzi o FF15. No bo raczej nie mogę się wypowiedzieć na ten temat, jako że w samą grę nie grałem. Jeszcze! Może kiedyś tak, ale teraz nie. Zaryzykować. Wiem, że to strata tury, ale może jednego ubiję. O, nawet nie tego ubiło, który jest słaby przeciwko tym atakom, ale... Dawaj. W sumie to też czekam na Personę 5. Ja pierdziele, nie mogę się tej gry doczekać. Miała wyjść na walentynki, ale niestety nie wyjdzie. No bo na serio, co oni mają do zrobienia? Kurde, gra w Japonii jest chyba już od połowy roku, czy coś takiego. Tak zgaduję, no już jakiś czas w Japonii jest, ale... No powiedzmy już od połowy roku mniej więcej, albo od 4 miesięcy. Relic Fragment, nice. Ile już tego mam? 3 potrzebuję, tak? Mam 1. Ach, jakoś to będzie. Hello! O nie. Mam lamię? Powiedzcie mi, że mam. Normalnie mam. Nie! Zły dotyk boli przez całe życie! To nieważne. Lubię jej animacje. No dobra. Kolejne pytanie. Rule 34 związany z Shin Megami Tensei i seriami pobocznymi, w tym seria Persona, co ja o tym myślę? O no, Junpei się nauczył, wie, o co chodzi. Czy ja naprawdę muszę o takich tematach mówić? Ale nie no. Jak już poruszyłem, no to powiem, że takie rzeczy mnie nie interesują. Już mi się kurde ten stream przypomina z tą stroną i nie powiem jaką, ponieważ zaraz ludzie będą na nią wchodzić i mnie dręczyć. Dawaj personę. E? Nie, to myślałem, że na tej karcie będzie śmierć, która śmierdzi.
sumie jeżeli tych trzech fragmentów nie dostanę do 77 piętra, to po prostu trochę na tym piętrze posiedzę. Ile tego muszę? 3, tak? Mam nadzieję. Nie, 5. O ja pierdziele, dobra, mam nadzieję, że mi się uda. Nie chce mi się siedzieć w tym Tartarusie niepotrzebnie. Tam trochę zboczyć z tego wchodzenia mogę, Lenny Face. Ale hej. Zwykle tego nie robię. O, znowu schody. Pist. Dobra jest, będzie kolejny relik, mam nadzieję. Chce mi się to robić. Niech będzie, zobaczymy! I... Oczywiście, że nikogo nie trafiło. O, dobra robota, Junpei! Jesteś git. No ja pier... Przejebane już po nas. Dawaj, krytyka strzel! O, zajebiście. Tego mi było trzeba. I know! Ty musisz dostać w pierdziel. Musimy zredukować przeciwników. To jest najważniejsze. A, Junpei. Co? Ty kurwo! Powinniśmy się uzdrowić. Junpei następny. No kurde, Yukari do kurwy nędzy!